Witam Ciebie. Może przedstawisz nam się? Nazywam się Jakub Glewem, jestem uczniem pierwszego okna przy ulicy Gorzowskiego. Czy szkoła, jak ćwiczysz, trenujesz, masz wyjazdy, czy w jakim stopniu Tobie pomaga? Tak, szkoła mi bardzo pomaga z tego względu, że dzięki uprzejmości pani Młodzikowskiej mogę uczestniczyć w treningach i jestem zwolniony z kilku lekcji. Nie wypada się pytać, ale może powiesz. Ile masz lat? No, skończyłem w grudniu 16 lat. Od którego roku ćwiczysz na kortach, jeżeli chodzi o tenis ziemny i kto jest twoim trenerem? I gdzie w ogóle ćwiczysz? No, ćwiczę tutaj w Gnieźnie, oczywiście również w Czechach, u pana Nemeczka, który jest jednym z lepszych specjalistów. Moim trenerem w Polsce jest mój tata, Janusz, tutaj. No, ćwiczę od 7 roku życia, dzień w dzień, codziennie mam treningi po kilka godzin. No i chcę być perfekcjonistą. Jak wiemy, jest to sport dość drogi. Kto jest twoim sponsorem? Mam kilku sponsorów. Jest nim pan Jerzakowski Wojciech, któremu za to bardzo dziękuję. Jest nim jeszcze pan Zdzisław Kujawa, pan Gieburowski. Są to moi sponsorzy, którzy naprawdę bez nich nie mógłbym swojej kariery rozwijać dalej. Jak wiemy, należy, żeby osiągnąć jakiś sukces, trzeba dużo trenować. Jak długo ty trenujesz? Jak często? Codziennie około 5 godzin plus trening ogólnorozwojowy, bieganie, jakiś basen, coś takiego. Kiedy przebywałem w Czechach, trenowałem codziennie 7 godzin dziennie. Myślę, że będziesz pamiętał swoje największe osiągnięcia w 2009 roku. Może przybliżysz nam tak, i innym. W 2009 roku awansowałem na 13 miejsce w Polsce w kategorii lat 18, będąc 3 lata młodszym. Również występowałem w turniejach międzynarodowych, światowych i dzięki tym osiągnięciom zyskałem 1000 miejsce na świecie do lat 18. Jest to wielki sukces, ponieważ dzięki niemu w następnym sezonie mogę jechać na Wielkiego Szlema i zagrać w Australian Open. Jak mnie poinformował twój tata, bo też jeden ze sponsorów jest, tak, w ostatnim czasie miałeś troszkę wyjazdów zagranicznych, między innymi w Danii i w Szwajcarii. Tak. Na ile osób tam startowałeś i jakiej rangi to były zawody i które miejsce w ogóle zajmowałeś? No, w Danii byłem na 2 zawodach, w Kopenhadze to na 100 startujących osób odpadłem w 1:32. I to cieszę się z tego turnieju, ponieważ przeszedłem tam eliminację. Następnie pojechałem do innego duńskiego miasta. Tam po ciężkiej walce w eliminacjach, po 2 ciężkich meczach, pokonałem przeciwników, doszedłem do turnieju głównego i tam dopiero przegrałem bardzo ćwierćfinał z tytułowanym Duńczykiem. Jakie są twoje marzenia? Moim marzeniem jest start w następnym sezonie w turnieju wielkoszlemowym. Chciałbyś coś jeszcze widzom przekazać? No, chciałbym, żeby trzymali za mnie kciuki i żeby życzyli mi dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.